czas pandemii zbliżył rodziny, tak wynika ze specjalnego badania. Jego pomysłodawcą jest inicjatywa Tato.net. Pandemia koronawirusa to poważne wyzwanie dla wielu dziedzin życia. Priorytety, które zostały postawione przed nami, przed rządem, to przede wszystkim zabezpieczenie, znaczy troska o zdrowie i życie Polaków i ratowanie miejsc pracy. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czas pandemii to także poważne wyzwania dla wielu rodzin. Praca z dziećmi w domu, trudności finansowe czy w przypadku zakażenia izolacja to tylko niektóre z nich. Fakt, że od marca rodziny spędzają w komplecie więcej czasu w domu, skłonił do przeprowadzenia badania Ojcowie w czasie pandemii. Zleciła je inicjatywa Tato.net. Inicjatywa Tato.net, którą od 16 lat mam przyjemność prowadzić, to takie miejsce, taka przestrzeń, gdzie dostarczamy informacji, narzędzi, aby ojcowie mogli sobie wzajemnie pomagać w stawaniu się lepszymi ojcami. Zbadano grupę 1000 mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat. Mężczyźni mieli ocenić sytuację rodzinną w obszarze fizycznym, finansowym, społecznym, psychiczno-emocjonalnym, duchowym i rodzinnym. W każdym wypadku większość ojców powiedziała, że ich sytuacja jest stabilna, nie uległa zmianie. Każdorazowo jest to powyżej 50%, a w niektórych wypadkach nawet 70%. Jednak w przypadku obszaru rodzinnego aż 28% ojców wskazało zmianę na lepsze. Jednocześnie ponad 21% badanych uważa, że pandemia wpłynęła na ich ojcostwo. Dodatkowo aż 60,8% ojców przyznało, że spędza więcej czasu z dzieckiem i poświęca mu około 80% swojego wolnego czasu.